Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Hutniczej Kałusi z... Dzisiaj mój gość trochę nietypowy. Nie jest to piłkarz, więc tak nie jest bezpośrednio związany z... Chociaż jest bezpośrednio związany z pierwszą drużyną Hutnika. Skąd taki wybór? Stąd, że przed walentynkami zapytaliśmy w naszym zespole medialnym nasze koleżanki, z kim chciałyby wypić Hutniczą Kałusię w walentynki. I wszystkie były zgodne, wskazały mojego dzisiejszego rozmówcę. Więc pierwotnie ten odcinek mieliśmy puścić w walentynki, potem mieliśmy go puścić w Dzień Kobiet. Ostatecznie puszczamy go dzisiaj, w lany poniedziałek. Głównie dlatego, że nagrywamy go 26 w marca, więc wcześniej byśmy go nie puścili. A moim gościem jest, popraw mnie jeśli źle powiem, Julien Boutet? Julien Boutet, proszę bardzo. Ja bym tak nie powtórzył, więc nie próbuję. Czyli nasz klubowy fizjoterapeuta. Będę mówił po prostu Julek. Będzie łatwiej. Może być. Łatwiej chyba i mniej się skompromituje moją znajomością francuskiego. Skąd pochodzisz? Skąd, poza tym, że z Francji, skąd konkretnie, skąd się wziąłeś w Polsce? Jak tu dotarłeś? Opowiedz nam kilka słów. No jak tu dotarłem, są dwie wersje, nie? Kierownik ZSEK twierdzi, że przypłynąłem do Europy na pontonie. I wszystkim tak mówi. Wszystkim tak mówi. A prawda jest taka, że no przyleciałem do Polski tutaj na studia. Z Francji pochodzę, z takiego miasta Lyon. Tam się urodziłem, tam się wychowałem i dopiero jak miałem 18 lat, to przyjechałem tutaj do Polski. I w Polsce jesteś 8 lat, tak? Zgadza się. 8 lat od października 2016 roku, czyli w tym roku będzie już 8 lat. A ty wcześniej też mówiłeś po polsku? Bo jak na ten okres czasu, no to super mówisz. Ja bym tak po głosie nie powiedział, że... Skądinąd pochodzisz? No właśnie ciekawostką jest to, że ja bardzo późno się nauczyłem mówić po polsku. Tak bardziej koło 7-8 roku życia. Wcześniej tylko takie pojedyncze słowa umiałem po polsku, a teraz już jakoś to idzie. Jeszcze masz taki głos, że taki rodowity nowochucianin zdecydowanie. I akcent i wszystko, więc... Bo jak przyjechałeś do Polski, to do Krakowa na studio, tak? Na nasz AWF? Zgadza się. Wybór padł na Kraków, dlatego że tu mam rodzinę i zdecydowałem się właśnie studiować fizjoterapię i wybrałem AWF w Krakowie. I jak to się stało, że trafiłeś do Hutnika? Jak się stało, że trafiłem do Hutnika, no... Potrzebowałem zrobić praktyki, taka jest prawda. Przyjechałem tutaj, żeby zrobić praktyki, miało to trwać miesiąc i no i zostałem. I tak zostałeś. Już czwarty rok leci. I od początku z Łukaszem Łojkiem współpracowaliście? Na początku nie. Na początku bardziej w juniorach byłem. Mhm. Przez pierwszy rok, półtora roku. I dopiero gdzieś dwa lata temu Łukasz potrzebował więcej pomocy i tak się zaczęło i zostałem potem tutaj w pierwszej drużynie. Jest, muszę nawiązać, bo kiedyś jak rozmawialiśmy w którymś z meczów, to wspominałeś, że ten Hutnik nie jest taki całkiem przypadkowy, w sensie na studia, na praktyki może i przypadkowo, ale wspominałeś o wujku, tak, że on jest zagorzałym kibicem Hutnika i był na meczu w Monako. Dobrze kojarzysz? Zgadza się. No, ten Hutnik się przewijał u mnie w domu już od dzieciństwa w sumie. Dlatego, że jak się interesowałem piłką we Francji, no to wiadomo, mój klub Olympique Lyon, ale... Jasne. Wujek tu z Huty zawsze wspominał o Hutniku, a wtedy Hutnik był w niższych ligach, więc wiadomo, że z Francji bardziej śledziłem wyniki Krakowia, Wisła, czyli tych drużyn, które występują w Ekstraklasie. Ale ten Hutnik właśnie wujek cały czas wspominał i pokazywał zdjęcia właśnie jak był w Monako i po prostu opowiadał o nim. Mhm. Bo gdzieś pokazywałeś jakieś zdjęcie, jeżeli byś chciał i mógł udostępnić nam, to też chętnie wmontujemy tutaj. Jeżeli nie masz nic przeciwko, to wam też pokażemy. Zdjęcia z meczu właśnie Monako Hutnik, na którym był twój wujek. I on tam był ze swoim synem, czyli takim... Czyli nie z tobą. Ja myślałem przez chwilę, że to z tobą może był. Nie. Ja się niestety urodziłem później, rok w 97. No, czyli jeszcze mnie nie było na świecie. No tak. Okej. Okay. No i to w Hutniku już mówisz 4 lata, tak? W pierwszej drużynie? W pierwszej drużynie 2 lata, a w Hutniku już będą 4 lata w lipcu, czyli za 3 miesiące. Bo ty i równocześnie jakby jesteś przy pierwszej drużynie i w akademii, tak? I zgadza się. Jakie są twoje obowiązki tam powiedzmy w akademii? W pierwszej drużynie zaraz porozmawiamy. Ale w akademii tam się skupiasz na pracy z młodzieżą po prostu takiej fizjoterapeutycznej stricte, czy? Znaczy, że dla młodzieży jest tak, że mamy dla nich dyżury
jak prowadzimy konsultacje dla zawodników z urazami, z kontuzjami i staramy się zawsze być dostępni dla tych zawodników, ale główną częścią pracy tam powiedziałbym, że to jest praca z młodszymi chłopakami, czyli przede wszystkim profilaktyka, uświadamianie typu jak powinna przebiegać odnowa biologiczna, nauka na przykład rolowania, rozciągania. Także jest duża część takiej profilaktyki, żebyśmy nie musieli leczyć. Uczenia. Tak, uczenia, tak, na takiej zasadzie, że jak są nawet te obozy czy coś, no to prowadzimy jakieś warsztaty, jakieś prezentacje na temat odnowy biologicznej, profilaktyki, jak powinno się zachować, jak powinno się... No, a jeśli chodzi o tą pracę typowo pourazową, no to też ona jest, ale no... Okej, okay, to w Akademii wiemy, a jak wygląda w takim razie praca w pierwszej drużynie? No bo jesteście z Łukaszem tu fizjoterapeutami, a jeszcze do niedawna Łukasz widniał w protokole jako fizjoterapeuta, a ty jako masażysta. Czy to jest jakoś tak, że Łukasz jest, nie wiem, takim szefem ważniejszym, czy macie równorzędne stanowiska? Jak tam wygląda wasza współpraca? No wiadomo, że Łukasz jest bardziej decyzyjny, on tutaj pracuje dłużej w hutniku, też ma większe doświadczenie niż ja w fizjoterapii, także on może mnie bardziej kieruje, ale tak, no to nie mamy takiego jasnego podziału obowiązków. Może Łukasz bardziej się zajmuje tą częścią prowadzenia procesów leczenia bądź komunikowania się z lekarzami, a ja bardziej tą częścią odnowy biologicznej właśnie, czyli jeśli chodzi bardziej o masaż, organizowanie zimnej wody, ciepłej wody i takie tam. Okej. Okay. Tak byś mógł, bo jeszcze raz, jakbyś mógł opisać jeszcze, jak wygląda twój na przykład taki dzień w pracy, dzień treningowy i dzień meczowy. Są jakieś różnice, czy...? Tak, są różnice, dlatego że jak jest dzień treningowy, no to przychodzimy wcześniej, jest właśnie takie spotkanie ze sztabem, z Łukaszem i wyznaczamy sobie kierunek działania, jacy zawodnicy potrzebują opieki, jak to wygląda. A jeśli chodzi o dzień meczowy, no to wiadomo, jest więcej do przygotowania, typu odżywki, typu rozgrzewka, także staramy się być wcześniej. I teraz od niedawna na meczu też prowadzisz rozgrzewkę, prawda? Zgadza się. Ja bardziej się zajmuję tą częścią ogólnorozwojową, czyli nie tą częścią piłkarską. Częścią z piłką się zajmuje trener Woźniak, a ja właśnie tylko tą część ogólnorozwojową, czyli tak, sam początek. Czyli biegi, sprinty i... Takie tam. Jasne. Okej. Okay. Powiedz mi, czy możesz nam powiedzieć taką tajemnicę, z kim masz najwięcej pracy przy okazji w hutniku? Przed meczem, po meczu? Czy jest ktoś, kto co trening do ciebie, że maser weź tam pomasuj? Jest ktoś taki, kto wymaga specjalnej opieki? Czy, bo powiem czy tak, że nie? W każdym klubie i w każdej drużynie są tacy zawodnicy, którzy wymagają większej opieki, którzy lubią głaskać się, że tak mówimy, śmiejemy się. Jeśli bym miał wyznaczyć jednego, no to bym powiedział Patryk Kielisz. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Pseudonim, którym posługujemy się w szatni, no to jest Patryk Leżanka, czeski piłkarz. Ale tak, nie, Patryk dba o odnowę i lubi przychodzić do nas. Lubi, jak się go masuje, tak? Lubi. Okej, okay. Ja też lubię. Jakby ktoś chciał mi zrobić masaż, to wiecie, śmiało. Nie mam nic przeciwko. Patrykowi pewnie też w takim razie. Okej. Okay. Jesteś już właśnie parę lat. Niedawno zmienił nam się trener, bo właściwie dzisiaj prowadził pierwszy trening. No i wy też, tak widzę, bardzo blisko jesteście ze sztabem, nie? Tak współpraca i widzę na ławce, reagujecie podobnie. Gdzieś tam, no, współpracujecie ze sobą. Jestem ciekawy, czy jakiś taki jest trener, z którym ci się do tej pory, nie wiem, najlepiej współpracowało, albo jakoś najgorzej, miałeś jakieś trudności, czy raczej... Nie powiedziałbym, że któryś jest lepszy czy gorszy. Od każdego człowieka, zwłaszcza trenera, można się dużo nauczyć. I z każdym trenerem jakoś ta współpraca była dobra. I każdy trener mnie czegoś nauczył, czy to mnie, czy to Łukasza, czy nawzajem. Ta komunikacja jest dobra i dzięki temu no, każdy może się od każdego nauczyć czegoś. Bo trenerzy też mają jakieś swoje, nie wiem, wymagania, jakieś zalecenia dla was, jak pracować, czy coś, czy raczej robicie swoje i... Jeśli chodzi o fizjoterapię, no to nie, no bo każdy jest, powiedzmy, trzyma się swojej dziedziny, czyli trenerzy trenowania, jeśli się skupiają bardziej na treningu piłkarskim, na fizjoterapii, wiadomo, że na przykład trener Woźniak bardziej na analizie, no i trener
kawaler na bramkarzach, ale wiadomo, że każdy ma uwagi do każdego. To zawsze można wysłuchać, ale każdy się zajmuje swoją pracą. Okej. No dobra, sportowo chyba mam tyle. Niech to zerknę, ale chyba tak. Natomiast Julek, trochę prywatnie. Co robisz w wolnym czasie? Po treningu, po meczu? Tego wolnego czasu nie ma zbyt dużo. No jak jesteś i w akademii, i przy pierwszej drużynie, zgadza się. Też chciałem podkreślić coś takiego, że na przykład jeśli trenerzy, na przykład jest dzień wolny, no to dla nas fizjo nie ma dnia wolnego, dlatego że mamy dyżur z Łukaszem. Mhm. Zawsze po tym meczu są te urazy pomeczowe, także tego czasu wolnego nie ma za dużo, ale jak jest czas wolny, no to głównie w domu, gra na konsoli, Netflix, takie tam rzeczy. Standardzik. A jak jest pogoda, no to wiadomo, spędzanie czasu ze znajomymi, czyli nie wiem, jazda na rowerze, jakaś siatkówka, w piłkę też lubię pograć czasami. Czasem na treningu bierzesz jakoś udział z chłopakami, czy nie ma takiej możliwości? Ja pamiętam, że na obozie, że sędziowałeś, nie? Sędziowanie to jest inna sprawa, no to ciężka sprawa bardzo. Jeśli chodzi o granie w piłkę, no to czasami mamy czas tam, żeby sobie popykać przed treningiem, jeszcze nie jest rozłożone. Ale... Sędziowanie ciężko, mówisz? Ja pamiętam, jak na obozie byliśmy wtedy w Wodzisławiu przed sezonem, to myślimy, taka gierka treningowa, tam emocje i uwagi do ciebie też. Oj, strasznie ciężko jest, dlatego nikt nie odpuszczał. Najgorzej ma najnowszy, najświeższy trener, czyli ten, co przychodzi ostatni. Czyli jeśli chodzi o ten moment, no to cała ta sprawa ciąży nad trenerem Kawalerem. Ja się cieszę, że już z tego uciekłem. A czy już nie sędziujesz na gierkach? Nie, już nie sędziuję bardziej. Już jak już coś, no to na linii spalone, ale chodzi o sędziowanie, no to... Ciężki kawałek chleba. Ciężki, bardzo ciężki. No nieraz, no... Słychać. Ale też właśnie ciekawe jest z drugiej strony, nie? Bo inaczej się patrzy na ławkę i reaguje na decyzję sędziego, no tak, a jednak... Tak. No. Co nie zmienia faktu, że w weekend no, jakieś tam uwagi lecą w kierunku sędziego, ale jak człowiek sobie same przypomina... Same pozytywne. Ja nieraz stoję przy ławce, lecą same pozytywne. Także to wiemy. Ja pamiętam tylko raz, że dostaję żółtą kartkę i pamiętam z tej sytuacji to, że ona chyba... Że to chyba nie powinna być kartka dla ciebie, tak mi się wydaje. Że gdzieś tam poszła jakaś uwaga z ławki właśnie. I technicznie wskazał ciebie, ty potrzebujesz potem. To w zeszłym sezonie było. Jeszcze chyba za trenera Paszkiewicza, jeżeli się nie mylę. Była sytuacja za trenera teraz Bobli w Lubinie na Zagłębiu. I to jest taka stała zagrywka trenera Woźniaka. On tam swoje uwagi powie, a potem się kitra. Się chowa za ciebie. Za nami i my dostajemy kartki za niego. I dostałeś teraz w Lubinie też? Na Lubinie dostałem za trenera Woźniaka, ale się odegraliśmy, dlatego że teraz ja dostałem w meczu z. Z Stalą? Ze Stalą, Stalowa Wola, tak. Dokładnie. Okej. Czyli też można dostać kartkę, nawet ktoś pomyślał, a fizjoterapeuta tego nie przeżywa, nie? Ale jednak widzę po tobie, pokażę, że te emocje są równe dla wszystkich. To nie ma tak, że... Tak. No wszyscy żyją tym. No, cały tydzień pracujemy na ten moment, czyli na dzień meczowy, na ten mecz, także te emocje są duże. No to właśnie ktoś, ja sobie tak myślałem, na przykład przyznaję, nie? Że to piłkarze to wiadomo, sztab, ale fizjo są trochę z boku. Ale no nie jest tak. W sensie teoretycznie każda osoba wpisana w protokole może dostać kartkę, nie? No nie, tak. Tylko chodzi mi na takie przeżywanie wyników, nie? Że tak myślałem, że jednak, że jak jest się fizjoterapeutą, no to tak... No to nie jest ten twój podstawowy obowiązek, nie. Wynik sportowy, nie? Powiedzmy, ale tak widzę, że to jest życie mocne. Ale słuchaj, my potem cały tydzień jesteśmy w pracy, no i wiadomo, że ten wynik jest, się udziela, jest ważny. Co polecasz zwiedzić we Francji? We Francji... Może poza wieżą Eiffla i... Placem Pigalle, bo to wiadomo. Paryża nie polecam, tak. Nie? Nie lubię Paryża, ale bardziej południowe strony, czyli Lazurowe Wybrzeże. Jeśli chodzi o Lyon, no to są ciekawe rzeczy w Lyonie też bardzo. Ciekawostką jest to, że Lyon był pierwszą stolicą Francji. O, ja na przykład nie wiedziałem. Za czasów Rzymianów, także są pozostałości po Rzymianach. Alpy blisko, też ciekawe, jak ktoś lubi góry. O. Także polecam. A jak z francuską kuchnią? Jakaś ulubiona taka typowa francuska potrawa, którą mógłbyś polecić? Ja osobiście bardzo lubię ślimaki. A jakaś inna potrawa, którą mógłbyś polecić? No, żabie łódka i głównie sery. Sery są bardzo dobre we Francji. A tak faktycznie się we Francji je ślimaki i żabie łódka? Tak. Ja zawsze myślałem, że to jest takie...
Takie gadanie tylko, nie? Nie, nie, tak się je, ale powiem tak szczerze, że żabie udka smakują tak jak kurczak, także bardzo dobre mięso. A jeśli chodzi o ślimaki, no to nie ma żadnego smaku, bo to wszystko znajduje się w takim maśle czosnkowym, także czuć sam czosnek, tylko ta konsystencja jest taka troszeczkę dziwna. Specyficzna? Mhm. No, ja nie spróbuję, ale ktoś chce, to wiecie, są święta, można szaleć, więc jak uważacie? No i na koniec jeszcze zapytam taką rzecz, co Ci się najbardziej tu podoba w Polsce? Czy no może ogólnie w Polsce i w Krakowie potem? Nie wiem, co mi się tak bardzo podoba. Od razu jak za dzieciaka miałem tak, że nie wiem, bardziej swobodnie czułem się w Polsce niż we Francji i w Polsce, nie wiem, może sposób bycia ludzi. Ciężko mi to opisać. Nie ma jakichś takich wielkich różnic, że dwa różne światy i... Są różne światy między Francją a Polską. No przede wszystkim kulturowe, tak? Tak, Polska jest jednak, ma jedną taką tożsamość i te korzenie polskie, katolickie jest takie, że jest taka jedna kultura polska, a we Francji jest już taka, tak jak to mówią, multikulti, tak? Czyli ta... I czuć to mówisz we Francji też? No czuć to, dlatego że no... Jak ja już dorastałem w takiej Francji, także każdy był inny, każdy miał swoje pochodzenie, a w Polsce jest jednak to, że wszyscy Polacy trzymają się razem, pomimo tego, że się kłócą, no tak, to wiadomo, ale ta kultura jest to... taka jednolita, powiedzmy, nie? Dobra, no to dzięki wielkie w takim razie. Z tych moich pytań dla Ciebie przygotowanych to chyba tyle. No i na koniec mam jeszcze oczywiście krótki Q&A. Te same pytania, które zadaję wszystkim, Maćkowi, wcześniej Marcinowi, Denisowi. Nic podchwytliwego nie ma, także im szybciej, tym lepiej. Liczy się pierwsza odpowiedź, pierwsze skojarzenie. Dobrze, co wolisz? Film akcji czy komedia? Film akcji. Leniwe wakacje nad morzem czy aktywne wakacje w górach? Morze, bardziej morze. Taylor Swift czy AC/DC? No i następny powie, że żadne. Nie wiem. Nie wiem, nie słucham takiej muzyki, ani takiej, także... Okay. Ale powiedzmy AC/DC, bo bardziej kojarzę, no, parę hitów. Romantyczna kolacja w restauracji, czy romantyczna kolacja w domu? W domu. Film w telewizji, czy gra na konsoli? Jak sam, to gra na konsoli, jak z kimś, to film. Okej. Okay. I ostatnie, ostry kebab na grubym, czy łagodny falafel na cienkim? Wołowina mieszana. Wołowina mieszana, okej. Okay. Na grubym czy na cienkim? Na cienkim. Na cienkim, dobra. Okej, okay, no to dzięki wielkie. Jeszcze muszę zapytać właśnie, jak tam nasza kawa. Wiem, że już jest trochę późno, ale miałeś okazję skosztować, albo jeszcze spróbuj. Jak tam wrażenie? Wyśmienita, prawda? Wszyscy to mówią. Słuchajcie, musicie uwierzyć, bo nikt tu nie jest... Nikt, to są same przypadkowe osoby, oczywiście, i nikt mi nie rozmawiamy wcześniej, co mam mówić odnośnie naszej kawy. Raz jeszcze wielkie dzięki w takim razie za rozmowę, Wam też dzięki za oglądanie, no i zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych, no i do przychodzenia na mecze. Przyszły weekend widzimy się na suchych stawach, więc zapraszamy. Dzięki bardzo jeszcze na dzisiaj i na drugi dzień świąt. Wszystkiego dobrego. Dzięki, do zobaczenia. Wbijaj na sklepklubowy.com.